Witam, nazywam się Piotr Cybulski. To kolejny odcinek nauki języka PHP. Dzisiaj porozmawiamy o operatorach logicznych. W poprzednim odcinku mówiliśmy o operatorach porównania. Teraz będą operatory logiczne. Czym są operatory logiczne? Najprościej mówiąc, co jeżeli mamy jakiś warunek w instrukcji if, ale chcemy mieć dwa warunki w tej instrukcji. Co wtedy? Na przykład obydwa muszą być spełnione, albo jeden tylko musi być spełniony, żeby coś się stało. No to teraz wytłumaczę, w jaki sposób to działa. Może najpierw powiem dokładnie o... Jest 6 operatorów logicznych. Będę pokazywał każdy po kolei i tłumaczył, w jaki sposób to działa. Większość jest prosta, oprócz jednego, który jest dosyć trudny do zrozumienia, a chociaż nie będziecie go używali zbyt często, ale na pewno się przyda dobrze wiedzieć, że coś takiego istnieje. A więc przejdźmy do przykładu. Wymyślę taki troszkę bezsensowny przykład, który będzie tylko służył podowi na temat operatorów logicznych. Stwórzmy sobie zmienną pierwszą, var1, przypiszemy jej liczbę 5. Oraz zmienną var2, przypiszemy jej liczbę 10. I teraz załóżmy, że to jest jakieś działanie matematyczne, i musimy sprawdzić, ma się wykonać pewien kod, jeżeli będą spełnione określone warunki. No to piszę, jeżeli będą jakieś określone warunki, o których na razie jeszcze nie mówię, to ma się wyświetlić na ekran słowo. Więc tak, pierwszym operatorem logicznym jest AND. Pisze się go dwa razy, używając znaków ampersand. Nawet pod numerem 7, z klawiszem 7, z shiftem. Co oznacza? Ono oznacza, że obydwa warunki muszą być spełnione. Dlatego, jeżeli sobie sprawdzimy, jeśli zmienna var1 równa się 5 i, teraz dajemy ten warunek enda, zmienna var2 równa się 10, to zostanie wyświetlone na ekran słowo OK. W przeciwnym wypadku wyświetlimy, załóżmy, słowo error. Zapiszę, odświeżę. OK. Oznacza to, że zostały spełnione obydwa te warunki. Czyli zarówno zmienna var1 jest równa 5, ponieważ nadaliśmy jej wartość 5, i zmienna var2 jest równa 10, bo jest faktycznie równa 10. Czyli ten warunek i ten warunek są spełnione, dlatego wchodzimy do środka i wyświetlamy napis OK. Jeżeli tutaj bym zmienił na 4 na przykład, teraz to odświeżę, wyświetli nam error jako błąd. Czyli nie zostały spełnione obydwa warunki potrzebne do tego, żeby wyświetlić słowo OK. Tak, to jest, może być więcej warunków, tylko dwa w jednej instrukcji warunkowej if. Możemy dodać nawet jeszcze jeden warunek. Na przykład var3. var3 musi być równy 6. I wszystkie, w tym momencie, wszystkie te trzy muszą być spełnione, żeby przejść witka. Wyrzucimy tą zmienną var3, żeby była jasność. Zakomentuję ten fragment. Skoro przejdziemy dalej do następnego operatora logicznego lub. Pisze się go dwoma kreskami pionowymi. Te kreski tam shiftem na klawiszu slasha. I robimy. Lub oznacza, że przynajmniej jeden warunek musi być spełniony, żeby wejść do środka. Czyli jeżeli var1 równa się 5 lub var2 równa się 10, to sobie przekopiuję. I w tym momencie wystarczy, że jedna zmienna będzie spełniona. Jeden warunek będzie spełniony, albo ten, albo ten. Jeżeli teraz ustawiłem zmienną var1 na 4, to ten warunek nie będzie spełniony. Ale kompilator sprawdzi, czy ten warunek będzie spełniony. Porówna $var2 z 10, var2 jest równe 10,
czyli ten warunek będzie spełniony, ponieważ obydwa są równe. I wyświetli nam na ekran OK. Zapiszę świeże i wyświetlił nam dokładnie OK, tak jak chcieliśmy. Jeżeli podałbym tutaj jeszcze trzeci parametr, to chociaż jeden z tych trzech, kolejny parametr, co najmniej jeden z tych trzech warunków musiałby być spełniony, żeby wyświetliła się ta linia print OK. Ale na razie nie dajemy trzeciego warunku. Zakomentuję to. Mówiłem wcześniej o 6 operatorach logicznych. Dwa z nich są na tyle subtelne, że nie będę teraz o nich mówił. Praktycznie robią teoretycznie to samo, co AND i OR. Jest jeden ciekawy, jeszcze dwa zostały, które właściwie często się przydają na co dzień. Kolejny operator logiczny to jest operator zaprzeczenia. W jaki sposób to działa? Już mówię. Operator zaprzeczenia, operator logiczny, pisze się wykrzyknikiem. Żeby o nim opowiedzieć, muszę wcześniej powiedzieć o zmiennej typie bool, czyli takiej, która przechowuje w sobie tylko dwie wartości, albo prawdę, albo fałsz. Jeżeli na przykład stworzę sobie zmienną, nazwijmy ją isFile i zapiszemy jej wartość true. Pisze się to w taki sposób. True w przeciwnym wypadku false. Czyli true, prawda, false, fałsz. Bez cudzysłowów, bez niczego. Załóżmy, że to jest jakaś zmienna, która nam przechowuje wartość, czy istnieje jakiś plik na dysku. I teraz w zależności, czy istnieje, czy nie, możemy skonstruować taką instrukcję warunkową. Jeżeli my napiszemy coś takiego, jeżeli nie napiszemy żadnego warunku, wpiszemy tylko, będziemy badali zmienną isFile i zamkniemy nawias, to co się stanie? Jeżeli ta zmienna jest prawdą, to warunek zostanie spełniony. My jej przypisaliśmy tutaj true jako prawdę, czyli ten warunek będzie spełniony w tym momencie i wyświetli się OK. Ale jeżeli chcielibyśmy, żeby OK wyświetliło się, gdy to nie będzie prawdą, to moglibyśmy, możemy to zrobić dłuższy sposób albo krótszy. Jeżeli napiszemy coś takiego, jeżeli isFile równa się true, przyrównamy zmienną isFile do true. Jeżeli to jest spełnione, wyświetli się OK. Ale jeżeli przyrównamy ją do false, jeżeli ta zmienna będzie false, wyświetli się OK. I będzie to działało, ale możemy to zapisać krócej. Jeżeli wykorzystamy operator logiczny zaprzeczenia, dając go na początku tym razem zmiennej, tu. Oznacza to mniej więcej tylko, jeżeli ta zmienna ma w sobie wartość false, zostanie spełniony ten warunek. W tym momencie, kiedy uruchomię ten plik, nie będzie spełniony. Error. Ponieważ zmienna isFile ma w sobie true. Jeżeli ja dopisałbym jej false i teraz uruchomił, to w tym momencie zostanie spełniony warunek isFile. Sprawdźmy. Dokładnie tak jak oczekiwaliśmy. Następnym ciekawym operatorem logicznym jest XOR. Dlaczego to służy? Jest operator, który mówi, kiedy warunek będzie spełniony, obydwa warunki nie mogą być spełnione. Obydwa warunki. Najlepiej nam pokażę na przykładzie. Jeżeli stworzymy sobie, załóżmy zmienną var bool 1, damy jej wartość true, var bool 2, damy jej wartość true i napiszemy, jeśli var bool XOR var bool 2
To niech wyświetli, a przepraszam, link. Załóżmy. OK. W przeciwnym wypadku print error. Teraz tak. Jeżeli obydwie te zmienne będą takie same, operator logiczny XOR zwróci wartość false jako nieprawdę. Nie będzie spełniał ten warunek, wyświetli error. Sprawdźmy. Zapiszę. Odświeżam stronę. Error. Dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy. Jeżeli obydwa będą false i sprawdzimy XOR, to także będzie error. Obydwa te warunki będą spełnione tylko w momencie, kiedy jeden z nich będzie wartością true, a drugi false. Dopiero teraz, w tym momencie, warunek został spełniony i wyświetliło na ekranie OK. Rzadko to jest potrzebne, ale jednak czasami może wyjść taka sytuacja, że chcemy sprawdzić, że tylko jeden warunek musi być spełniony, a nie obydwa.